Ulala, ulala, dziś tematem będzie szafa. Ulala! 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 Nothing beats it, no, this is sweet perfection. And you can't teach it, but this right here's a lesson. And why we wait for days like this. Took a minute, I couldn't quite believe it. But now we're in it, I never wanna leave it. Cause days like this just don't get any better. The perfect gift is you and me together. You know I live for days like this. Dziś odcinek, o który bardzo prosiliście. Dziewczyny oczywiście głównie, bo to taki bardzo kobiecy temat będzie. I pomyślałam sobie, że nie będę już dłużej kazała Wam czekać, że dziś opowiem o tym, bo właśnie o to pytałyście, jak stworzyłam swój styl, który, jak twierdzicie, jest bardzo charakterystyczny. Chyba 2 lata temu dziewczyny nazwały mnie królową swetrów na Instagramie. Rzeczywiście to jest element garderoby, którego ja mam tak dużo i wymieniam, i gdzieś ciągle sobie dokupuję nowe. I który bardzo lubię stosować, o czym zresztą za chwileczkę Wam opowiem. Poopowiadam Wam dziś o tym, jaki według mnie ja mam styl, jak go tworzę, które elementy tego stylu są dla mnie bardzo istotne i co jest dla mnie ważne w takim aspekcie wizerunku i ubrań, bo o tym dziś będzie mowa. I zacznę od tego, na czym bazuję już od wielu, wielu lat, na co Wy zwróciliście uwagę i rzeczywiście tak jest, czyli odłączenia właśnie swetrów, które tak we mnie lubicie, z bardzo delikatnymi materiałami, czyli coś bardzo delikatnego, gładkiego, typu jedwab, czy właśnie jakieś muśliny, łączę z czymś bardzo puchatym, miękkim, grubaśnym, takim właśnie jak duże, puchate swetry. Bardzo lubię to połączenie i uważam, że ona wprowadza do wizerunku każdej kobiety taki element delikatności, taki bardzo właśnie kobiecy, sensualny wręcz. I niezależnie od tego, jakie mamy sylwetki, myślę, że na każdej dziewczynie bardzo fajnie takie połączenie wygląda. Ja się tak noszę od lat, to jest mój taki wizerunek codzienny. W redakcji bardzo często można mnie właśnie tak spotkać tak ubraną, nawet w okresie zimowym. Jeśli nawet na dworze jest mróz i zimno, ja nadal noszę topy na ramionczkach właśnie i na to grube swetry. Oprócz tego, że noszę swetry, które łączę właśnie z delikatnymi elementami, drugim charakterystycznym, myślę, że moim elementem wizerunku jest to, że ja raczej jestem casualowa na co dzień, aniżeli elegancka. Bywam oczywiście elegancka i bardzo lubię te momenty, kiedy mogę założyć szpilki, piękne sukienki, bardzo elegancko się ubrać, ale chyba przez to, że zawodowo wiele, wiele lat tak funkcjonowałam, że musiałam być na co dzień bardzo elegancka i taki dress code, w którym funkcjonowałam wiele lat, no był bardzo sztywny, można to tak powiedzieć, to teraz mam tak, że raczej na co dzień właśnie noszę się jak dziewczyna z sąsiedztwa, ja lubię to określenie, czyli jak ktoś, kto nie stawia barier przed sobą, aniżeli właśnie bardzo elegancko czy klasycznie. Na co dzień zobaczycie mnie więc w botkach czy kowbojkach, w jeansach, w jakichś fajnych, luźnych trenczach czy właśnie płaszczach, które nie są eleganckie. W dużych kurtkach, mam zawsze jakieś szale długaśne przy sobie i torby, które też nie są eleganckimi właśnie akcesoriami i lubię właśnie taki styl. Luźny, nieprzegadany też, nie używam zbyt wielu deseni, bo moje ubrania to są raczej same kolory, aniżeli właśnie desenie. Nie mam kratek, kropek, kwiatków. Wydaje mi się też, dziewczyny, że warto dostosować do własnego typu urody właśnie też konkretne materiały, czyli jeżeli, tak jak ja, macie delikatny styl urody, taki raczej eteryczny, to nie używajcie mocnych akcentów, jeśli chodzi o ubrania, bo gdzieś zginiecie w tym wszystkim. Ja za każdym razem, jak zakładam na siebie właśnie mocne kraty, czasami mam tak, że wchodzę do sklepu i tak patrzę, mówię, Boże, jaka piękna sukienka, jakie cudowne motywy kwiatowe. Później tylko przykładam do siebie i zaczynam się sama śmiać. No bo rzeczywiście takie mocne akcenty po prostu do mnie nie pasują. Ja raczej pracuję plamami kolorystycznymi, pracuję barwami, aniżeli motywami.
Tak jak Wam powiedziałam, bywam elegancka i lubię te momenty, lubię być elegancko ubrana, lubię do teatru, czy właśnie na randki z mężem, czy gdzieś w ogóle jak wychodzę gdzieś poza pracę, poza redakcję, ubrać się bardzo elegancko i lubię sukienki. Lubię właśnie te momenty, gdzie mogę poczuć się bardzo kobieco i też myślę, że to jest taki bardzo charakterystyczny dla mnie element, że gdzieś jednak sięgam po te bardzo kobiece elementy. Jak zauważyliście, od początku, jak tylko ten vlog sobie leci, pojawiają się obok tablice. Moje ulubione marki, ja Wam po prostu już daję gotowce, bo Wy ciągle o to samo pytacie, gdzie ja najczęściej kupuję ubrania. Pokazałam Wam gdzie. Jakie elementy wizerunku, po jakie elementy wizerunku najczęściej sięgam. Opowiedziałam o tym, ale też jeszcze pojawiła się tablica. Chcę jeszcze Wam opowiedzieć o jednym aspekcie wizerunku, który wydaje mi się bardzo istotnym w tworzeniu naszej charakterystyki, naszego odbioru przez otoczenia, a mam na myśli akcesoria, w moim przypadku są to kolczyki. Też dziewczyny wiele razy mi pisały, że mnie z nimi kojarzą i to z kolczykami długimi, bo ja zazwyczaj takich używam, takie stosuję z tego względu, że mam krótkie włosy raz, a dwa, że do mojego typu urody właśnie takie pasują dwa. I te kolczyki, powiem Wam szczerze, że wynajduję naprawdę w tak dziwnych miejscach, począwszy od sklepów markowych, tak się na nie mówi, tak? Czyli takich dobrych, znanych marek premium, skończywszy na malutkich butikach, gdzieś w trakcie na przykład naszych podróży. Często od Was dostaję pytanie, Asiu, gdzie kupiłaś kolczyki? A ja po pierwsze nie pamiętam, bo mam ich bardzo dużo i nie zapamiętuję, gdzie konkretnie zostały kupione. A po drugie, nawet jeżeli pamiętam, no to po prostu odpisuję prawdę, że na przykład w malutkim butiku w Wenecji te kupiłam, albo w Kościerzynie, w której jest nasza redakcja, też właśnie w jakimś malutkim butiku. Ja nie patrzę, słuchajcie, raczej na źródło biżuterii, tylko po pierwsze na to, czy ona odpowiada mi, czy ja dobrze w niej wyglądam. Po drugie, czy jest gatunkowo dobra. Za chwileczkę do tego jeszcze przejdę, no bo oczywiście o jakości w każdym odcinku my mówimy i ona jest bardzo dla mnie ważna. A po trzecie, to czy mnie nie uczula. Bo dla mnie taką istotną kwestią, jeśli chodzi o biżuterię, oprócz tego oczywiście w jakim ona jest stylu, to jest to, czy ona jest zrobiona z materiałów, które mnie nie uczulają. Nie zawsze jest to srebro, nie zawsze jest to złoto, ale musi to być taki metal, który właśnie sprawia, że ja tej biżuterii w ogóle nie czuję, że ją mam na sobie. Różne mam te kolczyki, słuchajcie, bo one są i eleganckie, i czasami śmieszne, czasami takie, ja mówię na to, mój mąż się śmieje z tego określenia, ale no ja takie je nazywam kolczykami architektonicznymi, czyli właśnie na przykład takimi, gdzie się pojawia jakiś określony element powtarzalny, typ kółko, kreska, elementy takie geometryczne. Lubię sięgać właśnie po taką też biżuterię, bardzo prościutką. Jeśli chodzi o znane marki, które znajdziecie, macie do nich dostęp i w których jest właśnie taka architektoniczna biżuteria bardzo prosta i z klasą, to jest COS. Te kolczyki, które mam na sobie w tej chwili, to są właśnie kolczyki z COS-a. I warto, bo to nie jest tania biżuteria, ale uważam, że warto zainwestować właśnie w biżuterię od nich, bo no jest to taki element, który przyciąga wzrok. Bardzo często mnie inne kobiety właśnie pytają, gdzie kupiłam kolczyki, jak mam na sobie biżuterię z COS-a. Zresztą tutaj obok też będziecie mieli tabelkę, tablicę, gdzie wypiszę właśnie marki w Polsce dostępne, w których ja kupuję swoją biżuterię. Oprócz tego, że bywam na co dzień casualowa, że bywam bardzo elegancka i lubię niesamowicie właśnie taką wersję siebie, to mam jeszcze trzecią twarz, jeśli chodzi o wizerunek i mój styl, taką bardzo luźną, gdzie zakładam na siebie bluzę z kapturem, porwane jeansy, trampki albo właśnie jakieś sneakersy. Lubię taki styl i w domu na przykład, w naszym ogrodzie, ale też często w takich wycieczkach prywatnych naszych rodzinnych, ja właśnie tak wyglądam. Mam dużo bluz, różnych śmiesznych, niektóre w mocnych kolorach, bo to też jest charakterystyczne dla mnie, że tak jak na co dzień mam spójną szafę, zresztą za chwileczkę o tym właśnie Wam opowiem, w tym luźnym stylu lubię właśnie sięgać po mocne kolory. Malinowy, czerwony, żółty, bo mam też żółtą bluzę i zdziwilibyście się, jak często chodzę w takich ubraniach, zwłaszcza w tym prywatnym czasie. A jeśli już jesteśmy przy temacie kolorów, to opowiem o elemencie związanym z wizerunkiem, charakterystycznym dla mnie, na który też zwróciliście uwagę, a mam tu na myśli konsekwencje, jeżeli chodzi o dobory kolorystyczne.
Ja mam, słuchajcie, bardzo spójną szafę. Większość koloru mojej szafy to jest biel, kolor biały. Mam bardzo dużo ubrań białych i często traktuję je jako bazę w ogóle przy budowaniu wizerunku, a inne kolory, po które sięgam, to są kolory albo pastelowe, albo takie bardzo spokojne. I tak latem znajdziecie w mojej szafie biel, błękity, szarości, srebra, albo kolory takie szampańskie, gdzieś związane z beżem i właśnie mocne kolory, jeśli chodzi o styl sportowy. A w takich porach roku jak jesień czy zima, do tych kolorów, o których mówiliśmy w aspekcie lata, dochodzą takie kolory jak kamelowy, beżowy, cappuccino, karmelowy, takie jedzeniowo nam się zrobiło, ale mam tu na myśli ciepłą kolorystykę, która gdzieś wywodzi się z grupy kolorystycznej brązów, ale nie jest tak ciemna. I te bluzki, nad którymi się ostatnio gdzieś pochyliliście i zachwycaliście, to są właśnie z tej grupy kolorystycznej. Ta konsekwencja, jeśli chodzi o dobór kolorystyczny i kupowanie ubrań, właśnie trzymanie się określonej grupy kolorystycznej, spowoduje to, przynajmniej ja tak mam, że później mam dużą łatwość w komponowaniu stylizacji na każdy dzień. I nieważne, czy ona jest elegancka, czy jest właśnie bardzo luźna, ja mam zawsze ileś motywów w danych kolorach, po które po prostu sięgam jak po klocki, układając sobie właśnie ten własny wizerunek. Mam nadzieję, że te moje podpowiedzi jakoś Wam pomogą. Na koniec jeszcze o jednym elemencie opowiem, który jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dla mnie ważny i którego ja pilnuję od wielu, wielu lat. Moja mama mi zawsze mówiła, że jesteśmy za biedni na byle jakie rzeczy. Ja to sobie mocno zapamiętałam i rzeczywiście teraz, kupując rzeczy związane nawet właśnie z ubraniami, z jakimiś takimi moimi wyborami dotyczącymi wizerunku, bardzo patrzę na jakość. Nie kupuję tandetnych rzeczy. Nie kupuję tandetnych ubrań. Staram się kupować buty dobrej jakości, bo wiem, że one dłużej mi po prostu posłużą. Pomijając fakt, że te plastikowe mi nie służą po prostu zdrowotnie, ja się źle czuję w takim obuwiu, ale jednak ja bardzo patrzę, mam takie ekologiczne podejście w ogóle do życia i wydaje mi się, słuchajcie, że decydując się na przykład na swetry właśnie z moheru czy z wełny, z jakimś elementem wełny, które bardzo długo, jeśli będziemy oczywiście o nie dbali, będą nam służyły i które będziemy mogli wykorzystywać właśnie bawiąc się swoimi stylizacjami wiele, wiele razy, to my jednak trochę też myślimy o tym, że ten nasz świat, że bardziej o niego dbamy, bo kupując tandetne swetry, nie wiem, na przykład z akrylu, który się kulkuje i już po jakimś czasie nie możecie na takie ubranie patrzeć, wyrzucacie je po prostu. Nie zastanawiamy się nad tym, co się dzieje z takimi rzeczami potem, a one lądują na śmietniku, no i co dalej jest, to wszyscy wiemy. Ta jakość przy wyborze jest dla mnie bardzo ważna, weszła mi już po prostu w nawyk, ja już się nawet nie zastanawiam, jak kupuję ubrania, czy kupić coś droższego, lepszego jakościowo, czy coś tańszego, no ale jakościowo słabego. To już dla mnie w ogóle nie jest żaden temat przy wyborach. I to chyba wszystko, słuchajcie, jeśli myślę o tym wizerunku, o moim wyglądzie. Mam nadzieję, że te tablice, które obok gdzieś tu się przewijały, po prostu Wam pomogły, że będą jakąś inspiracją dla Was. Przepraszam, jeśli nie potrafię Wam odpowiedzieć na pytanie, Asiu, gdzie kupiłaś kolczyki, bo jeśli ja piszę, że nie wiem, nie pamiętam, to że naprawdę tak jest. Ja tej biżuterii mam naprawdę dużo i no, nie sposób, żebym zapamiętała każde swoje zakupy, tym bardziej, że niektóre kolczyki mam naprawdę bardzo długo i po prostu najzwyczajniej w świecie nie pamiętam, ale mam nadzieję, że te marki, które Wam wymieniłam, gdzie uważam, że jest bardzo fajna biżuteria czy właśnie jakieś akcesoria, dodatki, to będzie dla Was przydatna informacja. Pod spodem jeszcze podlinkuję Wam wszystkie filmy o stylu, o wizerunku, o kobiecości i materiały na stronie na greencanu.pl, które mogą Wam się przydać. A na dziś będę się już żegnała. Bardzo dziękuję za ten taki kobiecy trochę czas. Myślę, że ten taki luźniejszy temat i przerywnik w tematyce wnętrzarskiej był dla Was miłą niespodzianką dziś. Dziękuję za obecność, dziękuję za łapki w górę, bo mam nadzieję, że właśnie teraz je klikacie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to tam na dole jest okienko subskrybuj, obok jest dzwoneczek, trzeba w niego piknąć, wtedy będziemy cały czas w kontakcie. A na razie do usłyszenia, nie żegnam się na długo, bo my tradycyjnie widzimy się za kilka dni. Pa, pa! Nothing beats
dancing. All this is sweet perfection, and you can't teach it, but this right here's a lesson. And why we wait for days like this? It took a minute, I couldn't quite believe it, but now we're in it, I never wanna leave it.